Są różni kierowcy. Niestety ciągle widzę kierowców, którzy mają tendencję do szaleństwa, do piractwa drogowego, którzy szarżują po prostu. Mimo że tak się dużo mówi w mediach o wypadkach na drogach i tak dalej, ciągle widzę takich właśnie piratów, w cudzysłowie, no bo tak ich nazywamy. Widać to również na autostradach, ale ja to tłumaczę tym, że autostrady mamy od niedawna. Mamy ich w każdym razie w takim wymiarze, że zaczynamy naprawdę po nich jeździć. I tu widzę różnicę. A jeśli chodzi o to, o co pan pytał, znaczy o porównanie z kierowcami z innych krajów, no to gdybym miał to porównać na przykład do kierowców w Stanach Zjednoczonych, albo w krajach skandynawskich, albo we Francji czy w Niemczech, to u nas jest ciągle więcej właśnie takich szalonych osób, które szarżują. I to mnie niepokoi i to mnie martwi i mnie często denerwuje.